Hej, zapraszamy się na kolejną dawkę pytań i odpowiedzi. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie części, to zapraszam Was do opisu. Tam zaniesie link do playlisty z wszystkimi filmami, które do tej pory nakręciłam z tego cyklu, powiedzmy. Napomknę jeszcze, że tutorial tego makijażu zaniecie na kanale w środę. Także wszystkich zainteresowanych zapraszam w środę, a my przechodzimy od razu do pytań. Pierwsze pytanie pochodzi od Natalii, która pyta: Maxi, masz czasem ochotę zwrócić komuś uwagę, kiedy widzisz bardzo źle wykonany makijaż typu maska, ciemny podkład, usta obrysowane a la Pamela Anderson, brwi kreski? Czy masz już coś jak zboczenie zawodowe i zwracasz uwagę na takie rzeczy? Oczywiście, że zwracam uwagę. To jest takie trochę podświadome. Tak samo jak podejrzewam, wszyscy dentyści zwracają uwagę na cudze zęby. I to jest coś, czego po prostu nie da się w sobie jakoś stłumić. No, tak samo ja. Pierwszą rzeczą, którą widzę, to jest taki ogólny kształt całego makijażu, ale raczej nie powiedziałabym, że od razu komuś to wytykam, bo to by był kompletny nie tak. Nie wyobrażam sobie po prostu spotkać kogoś, zamienić z nim pięć zdań i od razu: a wiesz co, masz krzywe kreski, albo nie wiem, usta źle obrysowane. No to by było po prostu dosłownie nóż chamski, tak? Jeżeli ktoś cię o radę nie pyta, to się po prostu nie wtrącaj. Tak, taka jest zasada w życiu i myślę, że gdyby wszyscy się tym kierowali, to ogólnie wszystkim nam żyłoby się lepiej. Dopiero jeżeli ktoś cię zapyta o coś, to wtedy o twoją, wiecie, ekspertyzę, to wtedy można zdradzić swoją opinię, tak? Ale też w taki bardzo, powiedzmy, delikatny i ładnie skonstruowany sposób, a nie, nie, bez sensu, zmyj to. No, to jest po prostu przekraczanie pewnych granic, których nie powinno się przekraczać. Wiecie, no ja nie jestem jakaś oderwana od rzeczywistości i zdaję sobie sprawę z tego, że jak ktoś nie zajmuje się wizerzem zawodowo, tylko tak, wiecie, po prostu jest to jego hobby albo jakaś pasja, zamiłowanie, a na głowie, na co dzień ma normalną pracę, nie wiem, dom, obowiązki, dzieci, cokolwiek, no to ten idealnie od linijki wykonany makijaż trochę schodzi na dół w naszej liście priorytetów. Także to jest coś normalnego, tak? To nie jest powód, dla którego można kogoś osądzać pod jakimśkolwiek kątem. No i też zawsze miejmy na uwadze to, że w momencie, kiedy Wy spotkałyście daną osobę, czy też na przykład, nie wiem, jakąś youtuberkę, ale po prostu swoją znajomą, to może być to ten dzień, którym po prostu nic nie wychodzi. I zarówno fryzura, makijaż, ubiór i nic nie wychodzi. I to nie jest powiedziane, że ta osoba wygląda tak zawsze. Więc wiadomo, że jeżeli ktoś Was spotka, to nie może Was od razu zaszufladkować za: aha, ona zawsze ma krzywy eyeliner. No, wiadomo, no, bądźmy ludźmi. Kolejne pytanie zadała Maja Małsiec, która pyta: czy chciałabym ucharakteryzować siebie na jakąś znaną inną osobę? Coś w stylu makijażu, który wykonuje Candy Johnson. Czy mnie to interesuje? Czy chciałabym coś takiego zrobić? Czy pokażę swoje prace i tak dalej? Candy Johnson robi przyzwoitą pracę, ale jeżeli interesujecie się takimi metamorfozami, to po prostu jota w jotę, idealne rekonstrukcje i znanych osób na swojej twarzy robi Promise Fan, czyli to jest chyba żona brata Michelle Fan, z tego co kojarzę. I ona, to jest najbardziej zdziwiające, ona po prostu, ona jest kompletną mistrzynią w tym, ale ona ma bardzo charakterystyczną budowę twarzy. Ona ma typowo azjatycką twarz, taką, wiecie, owalną, nie ma załamania powieki. Ogólnie jest piękną kobietą sama w sobie, ale to, jak ona potrafi imitować załamanie powieki albo głęboko zasadzone oczy, albo inny kształt twarzy, no to jest po prostu mistrzostwo. Mimo iż Promise odwala kawał dobrej roboty i bardzo przyjemnie się na to patrzy, to jakoś nie ciągnie mnie do tego kompletnie, tak? Mnie bardziej interesują inne rzeczy. Trochę w tym roku i tak planuję trochę się jakby pobawić w Halloween i jakieś tam różne rzeczy Wam przygotować, ale o tym jeszcze na razie nie będę mówić. Ale no, takie przeistaczanie się w inną osobę nie do końca nie ciągnie. Ogólnie ja nigdy nie mogłam zrozumieć osób, które w ogóle, wiecie, posuwają się aż do takiego kroku drastycznego, że idą pod nóż, żeby zrobić sobie operację plastyczną, żeby wyglądać jak jakaś gwiazda, bo dążenie do wyglądania jak ktoś inny to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Zamiast być sobą i zamiast znaleźć swój własny styl i w tym być królem i jedynym niepowtarzalnym egzemplarzem, to starają się za wszelką cenę upodobnić do jakiejś innej osoby. Ja po prostu nie mogę sobie wyobrazić, jak może wyglądać życie kogoś, kto chce strasznie być kimś innym, jakimś celebrytą czy jakimś aktorem, coś takiego. No, dla mnie jest w sposób niepojęte, ale trochę zboczyłam z tematu, jeżeli chodzi o makijaże, takie właśnie, one są super, bo to jest też fajne artystyczne wyżycie się, ale to nie jest coś, co... to nie jest my cup of tea. Agnieszka pyta, czy są jakieś kosmetyki z kolorówki, które wykańczam do zera, na przykład szminki, błyszczyki, róże i tak dalej. I czy przy takiej kolekcji jak moja jest w ogóle... czy dam radę w ogóle cokolwiek zużyć? Tutaj jest kilka podpunktów tej odpowiedzi. Po pierwsze, już mówiłam nie raz też na Facebooku kilka razy, że kosmetyki kolorowe się używa, a nie zużywa.
ponieważ one są do tego, żeby nas upiększać, żeby cieszyć oko i też co chwilę wychodzi coś nowego, więc jeżeli naprawdę pasjonujemy się makijażem, to ciężko nam będzie się powstrzymać i czegoś nie kupić albo chociażby nie spróbować. Więc ja się trzymam tego, że trzeba ich używać, a nie zużywać. Po drugie, ja nie mam aż tak wielkiej kolekcji kosmetyków, jak wy uważacie. Po tych wszystkich testach na żywo i nie wiem, jakichś nowościach i tak dalej, pamiętajcie, że u mnie zostają tylko te rzeczy, które naprawdę mi się sprawdzają. Tak wiecie, na 100% wiem, że będę ich używać. Bo pomijając to, że ja mam taką gromadę kosmetyków, które mi się sprawdzają od wielu lat i ciężko mi jest cokolwiek zmienić, bo wiem, że im mogę zaufać, to bardzo trudno jest znaleźć taki kosmetyk, który takiego pewniaka po prostu wyprze. Dlatego coś, co mi się nie sprawdza, od razu idzie w świat do znajomych, do koleżanek. Dlatego ja nie mam aż tak wielkiej kolekcji, jak wam się wydaje, że mam. A po trzecie, oczywiście, że wykańczam kosmetyki. Wykańczam tusze, no to jest tak najbardziej oczywiste. Korektory, ostatnio mi się full cover skończył, dobrze, że miałam następne opakowanie. Pomadki, błyszczyki, to jest normalne, tak? Ostatnio dotknęłam dna już w Bahama Mama i tak porządnie dotknęłam dna, więc oczywiście, że zużywam. Te tych, które najbardziej lubię, najbardziej kocham. Chyba już teraz mam drugie opakowanie ogólnie, też Mary Luminizer, także naprawdę, spokojnie, też jestem normalna i też wykańczam kosmetyki. Ale ponieważ no, mam ich, co by tu ukrywać, trochę więcej niż normalna osoba, nie aż tyle, co wy myślicie, że mam, ale jednak trochę więcej, no to nie używam wszystkiego codziennie, bo musiałabym zjadać te pomadki, żeby je wykończyć, ale oczywiście tak zdarza się i to bardzo często, że właśnie błyszczyki i pomadki od razu się kończą i muszę dokupić nowe. Pytanie Katarzyny brzmi następująco. Jaka była największa trudność, jaką napotkałaś na początkach fazy zabawy z makijażem? Czy były jakieś elementy, na przykład nakładanie podkładu czy poprawianie brwi, których nie lubiłaś wykonywać i ich wykonywanie nie sprawiało ci przyjemności? Tak, oczywiście. Myślę, że to każdy na samym początku ma jakiś element, z którym nie do końca może sobie poradzić i albo nauczycie się według formułki, jak sobie z nim radzić, albo stopniowo dojdziecie do takiej wprawy, że sobie z nim poradzicie. U mnie na samym początku, kiedy zaczęłam sam początek YouTube'a i zaraz po tym, właściwie jedno nastąpiło zaraz po drugim, kiedy zaczęłam robić makijaże dla snopki, to nie do końca wiedziałam, o co chodzi z tym kolorem ust dobranego do makijażu. I miałam dość duży problem, bo o ile jakoś tam bawiłam się tym makijażem, wiecie, kolorami na oczach bez problemu, to w momencie, kiedy przychodziło do dokończenia makijażu, do takiej spójnej całości, to no, nie wiedziałam, jakie barwy po prostu dobrać. Poradziłam sobie w ten sposób, że kiedyś usłyszałam gdzieś tam, że dobrze jest, kiedy róż i pomadka są tego samego koloru. Jak sprawdziłam to już na sobie, w wielu, wiecie, przypadkach, oczywiście pomijając czerwoną pomadkę i czerwony róż, no bo są pewne granice, ale kiedy już sprawdziłam na sobie, rzeczywiście ta zasada się sprawdza w większości przypadków, to zaczęłam trochę bardziej iść na czuja. No bo wiadomo, no, róż i pomadka to jest jedna sprawa, ale też róż i pomadka musi pasować do makijażu oka. I jak to wtedy zgrać? Także dobrze jest zawsze, żeby to się trzymało mniej więcej w jednej tonacji, na przykład, żeby nie było chłodnego różu do ciepłego makijażu oka i tak dalej. No, to są takie podstawowe zasady, ale to jest coś, czego też po prostu trzeba się nauczyć, trzeba to wyczuć. No i pewnie tak samo, jeżeli chodzi o dobieranie barw na oku. Niektóre ze sobą grają, niektóre nie grają. Wiem, że dużo osób na początku ma właśnie z tym problem, jeżeli chodzi o wymyślanie makijaży. Czegoś takiego najlepiej nauczyć się na własnych błędach, kiedy już zobaczycie, że to się jednak gryzie ze sobą, to trochę wygląda jak siniak, to wtedy się nauczycie i będziecie już wiedziały, co ze sobą się już dogaduje. Milky Dew jest ciekawa, ile zajmuje mi umalowanie klientki lub modelki. Chodzi o makijaż bardziej odświętny. Ogólnie musicie się zamknąć w godzinę, półtorej godziny, coś takiego. I to już półtorej godziny to już mam na myśli makijaż taki bardzo mocno pochłaniający, znaczy na przykład ślubny, razem z przygotowaniem cery i tak dalej. Na modelce to zależy po prostu, tutaj hula i dusza, tak? Piekła nie mam, bo zależnie od tego, ile macie czasu na pokaz makijażu, to tyle na przykład możecie poświęcić albo godzinę, albo 4 godziny. Jeżeli jest to sesja, no to też dobrze, żeby to wszystko trwało jak najszybciej, jak najkrócej, ale ogólnie, jeżeli chodzi o klientki i o makijaż, powiedzmy właśnie wieczorowy, jakiś tam na wyjście, na imprezę, to przyjęło się, że on powinien trwać godzinę. To jest też na Waszą korzyść, bo jeżeli jesteście wizerzyskami, to jeżeli każda klientka zajmie Wam godzinę,
to więcej klientek zmieścicie jednego dnia. A no wiadomo, jeżeli to jest wasz zawód i z tego po prostu kupujecie chleb, to najlepiej, żeby było tych klientek dziennie jak najwięcej. Anna pyta, czy oglądałam filmy, które nagrywałam na początku i że strasznie się zmieniłam przez te kilka lat. Jak oglądałam, to mam powiedzieć o uczuciach towarzyszących. Tak, oczywiście, że oglądałam i całkiem niedawno też jakiś tam właśnie jeden z początku wyskoczył mi w proponowanych filmach dla mnie. Swoją drogą to jest takie trochę dziwne, że YouTube proponuje mi moje filmy. Tak trochę zalatuje potencjalnym narcyzmem, ale pomijając ten element, ja wiem, że się zmieniłam, oczywiście, że się zmieniłam. Minęły 4 lata i co jeszcze 4 lata w takim bardzo ważnym momencie w życiu. Jak zaczynałam przygodę z YouTube'em, to akurat byłam na końcówce studiów, później była normalna praca, później, nie wiem, ślub jakiś, wiecie, no dużo rzeczy się w życiu młodego człowieka dzieje. Zresztą jak się jest na studiach, no się jeszcze gówniarzem, no powiedzmy sobie szczerze. Więc tak, no oczywiście, że się zmieniłam. Wątpię, żeby ktokolwiek, kto był właśnie na tym etapie życia po 4-5 latach, był dalej tą samą osobą. I cieszę się, że nie jestem dalej tą samą osobą, bo wiele rzeczy się już nauczyłam, jestem bogatsza o niektóre doświadczenia, wiem, jakich osób unikać, że ogólnie osoby, które nic tylko wprowadzają negatywne wibracje w wasze życie, w ogóle nie są niczego warte. I ogólnie bardzo dużo przez te 4 lata się u mnie działo. No i też te filmiki na samym początku są kompletnie inne, bo pamiętajcie o tym, że wtedy to była... Właściwie nie wiadomo, co to było tak naprawdę, bo ja zaczęłam tego YouTube'a dla czystej zabawy, nie wiedziałam w ogóle, jak to się potoczy, myślałam, że przez pierwsze kilka filmików w ogóle nikt tego nie będzie oglądał i usunę kanał po jakimś czasie, także to było takie podchodzenie. Zresztą na samym początku nawet widać to, że ja nie miałam pomysłu na ten kanał na dobrą sprawę, bo i tu było nagle obcinanie włosów, tutaj było jakieś w ogóle tak, no, ogólnie ten wielki miszmasz, także myślę, że jeżeli chodzi o styl mówienia, to dalej mało co się zmieniło. Jeżeli chodzi o dojrzałość, to wiadomo, że się zmieniło i tak samo mój pomysł na ten kanał, czyli trzymanie się jednej tematyki bardzo ściśle i pokazywanie tego na różne sposoby, a myślę, że to jest jak najbardziej naturalna kolej rzeczy i każdy z nas się zmienia, zwłaszcza mówię na tym etapie życia, ale no tak, oglądałam swoje stare filmy. Czasami myślałam, żeby je zrobić, żeby ustawić je jako prywatne albo je usunąć, ale niech se będą. Przynajmniej widać ten postęp w nauce ogólnie kręcenia filmów i pomysłu na kanał właśnie. Krótka piłka od Katarzyny. Przy jakim świetle należy wykonywać makijaż, czy przy dziennym, czy przy sztucznym? Ogólnie radziłabym się trzymać takiej zasady, że makijaż wykonujemy w takim świetle, w jakim on ma być widziany. Czyli jeżeli wykonujemy makijaż na wieczór, to dobrze i on będzie właśnie oglądany przez innych w sztucznym świetle, to dobrze wykonywać jest go również przy sztucznym, bo wtedy zdajemy sobie sprawę z tego, jaka jest intensyfikacja koloru i jak to jest widziane przez to właśnie sztuczne światło. Sztuczne światło powiedziałam 15 razy chyba już. A jeżeli wykonujemy makijaż dzienny, taki, który właśnie mamy nosić przez cały dzień, kiedy na nas świeci światło słoneczne, to też wykonujemy go przy oknie najlepiej, a nie w łazience przy tym świetle łazienkowym, który jest straszny. Marti zadaje 2 pytania. Co myślę o tatuowaniu brwi metodą piórkową? Czy skusiłabym się na coś takiego? Nie, nigdy. Ja ogólnie już to mówiłam chyba też nieraz, że ja nie jestem fanką makijażu permanentnego, czy to brwi, czy to, nie wiem, kreski na oku. No nie podoba mi się to. To wygląda dla mnie jak tatuaż, to zawsze widać, że to jest wytatuowane, że to nie jest chociażby wykonanie makijażem, czy cokolwiek. No i też przy makijażu permanentnym musicie się zdać na wiedzę, na zdolności osoby, która wam to będzie wykonywać, a no, pamiętajcie, że tak samo jest, jak idziemy do kosmetyczki, żeby nam bardzo ładnie nadała kształt brwiom, a wychodzimy z plamniczkami. I to samo może się zdarzyć przy makijażu permanentnym, tylko wtedy ten makijaż będziemy sobie, to nie będzie tak, że brwi nam odrosną, nie wiem, po roku, tylko ten makijaż będziemy nosić przez kilka lat. Także zamiast odebrania sobie trochę roboty rano, bo nie trzeba będzie tych brwi potencjalnie malować, to możemy sobie nadrobić roboty, nadrobić pracę, bo będziemy musieli zakamuflować to, co zostało zrobione i umalować je po swojemu. Także po pierwsze jest to za duże ryzyko, po drugie kompletnie mi się to nie podoba, nieważne czy to jest taki jeden wielki bloczek koloru, czy nie wiem, nie podoba mi się po prostu makijaż permanentny brwi. Ja wiem, że to jest kwestia gustu, niektórzy są tym zakochani i tak dalej. Dla mnie to kompletnie jest nie moja bajka, zawsze uważam, że umalowane cieniem brwi, czy też nie wiem, jakąś farbką wyglądają o wiele lepiej niż takie natatuowane, wytatuowane i idzie się nauczyć tego, jak umalować swoje brwi. To nie jest, wiecie, nie wiem, rocket science, to nie jest nic nie wiadomo jak trudnego. Można to opanować, a nie trzeba robić sobie takiej krzywdy. Bo jeżeli coś sobie tatuujemy na twarzy, czy na przykład będą to brwi, a za 3 lata nam się przestaną podobać, no to będziemy mieć po prostu problem. A drugie pytanie od Marti dotyczy tego, czy istnieje jakiś kosmetyk, którego nigdy nie nałożyłabym na siebie lub na swoją klientkę.
No pomijając jakieś tam, wiecie, nieudane odcienie bronzerów, jakieś pomarańczowe bronzery albo coś takiego, to raczej nie mogę sobie przypomnieć albo wymyślić coś, czego bym jakoś specjalnie nie lubiła. Nie. I to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą dawkę pytań i odpowiedzi. Jeżeli się Wam ten filmik spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. W komentarzach koniecznie napiszcie mi kolejne pytania. Jeżeli macie pytanie, na które chcecie, żebym odpowiedziała w filmie, czyli na tym filmie w przyszłym miesiącu, to zostawcie je w komentarzach, ale zacznijcie je proszę od nawiasa kwadratowego i od literek Q i A. Wtedy będę wiedziała, że chodzi o pytanie do filmu konkretnie, a nie takie, wiecie, normalne pytanie w komentarzach. A jeżeli chodzi o moje otwarte pytanie do Was, to tym razem pozwolę sobie Wam zadać pytanie właśnie Marti. To drugie pytanie, czyli czy istnieje jakiś kosmetyk czy tam produkt, którego nie nałożyłybyście na siebie lub też na klientkę, jeżeli malujecie klientki. Ciekawa jestem właśnie Waszych odpowiedzi. Ja sobie nie mogę nic takiego przypomnieć. No nie wiem. Może jak Wy coś napiszecie, to wtedy się zgodzę. Tak, tego też bym nie nałożyła. Dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę. Powtarzam jeszcze raz, makijaż do tego... Nie makijaż, tylko tutorial do tego makijażu będzie w środę. W opisie znajdziecie informacje na temat moich paznokci. I do zobaczenia następnym razem. Pa!